Dzień dobry, w kolejnym odcinku. No i co? Lecimy dalej. Raczej... Po poprzednim odcinku chyba dobrze pamiętam, że tędy powinienem. Okej, Solaris. Prawo, lewo. Lećmy w prawo. Oj. Z tym, że musiałbym zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. Okej. Długi korytarz. Dobra. Ja tego nie chcę, chcę tylko to odepchnąć. Oj, wolałbym na ziemię nie spadać, bo sobie kask popsuję. Uuu. To jest ryzykowne, ale powinienem przelecieć. Okej. A skoro coś takiego tu jest, to znaczy, że mnie tu jeszcze nie było. I to by oznaczało, że mogę znaleźć tutaj całkiem ciekawe rzeczy. Weźmiemy sobie tlen. Okej. A, no dobra. Trzeba będzie się tutaj jakoś przedostać. Troszkę do góry. I lecimy tędy. Powinno się udać. Okej, pięknie się udało. Auć. Auć. Exit, exit. No dobra, idźmy w prawo. Okej, dokąd mnie to doprowadzi? Muszę przyznać, że troszeczkę zaczynam się gubić. Weźmy sobie tlen. Okej. Tlen zabrany. Chyba tam chciałem iść. A to by oznaczało, że droga na skróty prowadziłaby tędy. Przynajmniej takie jest moje przeświadczenie. Jest coś zamkniętego. Ale może warto tam sprawdzić? Bo tu pewnie będzie zamknięte. No przynajmniej tak mi się wydaje. Więc musiałbym dolecieć tam na górę. No dokładnie. Tu będzie zamknięte, więc lecimy w tamtym kierunku. Troszkę do zwiedzenia jeszcze jest. Na pewno będę chciał tam wejść. Bo nie pamiętam, czy tam byłem. Warto byłoby to prześledzić. O, gdzie jest to wejście? Tam jest. Okej, no nie jest najgorzej.
Jako tako się poruszam tutaj po tej stacji. Więc... No, troszeczkę do góry. Ciekawe, gdzie znajdę pozostałe... Te nazwijmy to... Kurde, ciężko to nawet nazwać. Ale to może takie stacje, które pozwolą mi ulepszyć troszkę mój kombinezon. Okej. Udało mi się generalnie włączyć elektrykę w całej stacji, dlatego też tak wszędzie... a nie, dobra, otwarte. Myślałem, że tak na czerwono, jak świeci całość, to może będzie zamknięte. Weźmy sobie porcję tlenu. I lecimy. To trzeba by się tylko było obrócić. Holy shit. No, to może stanowić pewien problem. Dobra, idźmy do góry. Ale nie aż tak bardzo. Spoko, powinienem przelecieć. Pięknie. Udało się bez żadnych problemów. Core systems repair required for emergency escape vehicle launch. Dobra, otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. No tu jeszcze nie byłem. Skoro jest... taśma, którą mogę otworzyć. Medical officer Edwards, Liam, 12, June 2037. Okej. Always looking over my shoulder, always expecting to be found out and strung up for my crimes. I'm not proud of the fact that I've been dishonest about my past to get to where I am. Dobra. It was what I had to do to survive. To na razie chyba nie. I took advantage of that opportunity and walked through an open door that would never have been available to me without her looking the other way all those years ago. She's my commander, so there's loyalty, a bond, a heavy amount of debt I owe. Ale też coś czuję, że trochę elektryki będzie za tym. Ups. Do tego lepiej tak za nadto się nie zbliżać. Bo popieści i zaboli. Ale za to na drugą stronę z chęcią się przedostanę. No, łapaj i... przechodzimy. Żeby odkryć, co jest po drugiej stronie. Tam na górze będzie coś zamkniętego. Na razie tutaj nie ma co za bardzo przyspieszać, z tego względu, że mamy 5 jednostek. Honestly,
Okej, zaraz tam pójdę na górę. Tylko sobie najpierw uzupełnię poziom tlenu. Coś tu jeszcze w okolicy, chyba nie. Okej. No to lecimy do góry. Kolejna karta, a zabiorę ją. To będzie miejsce, w którym będę mógł podreperować swój o, fuck. Zamknięte. To niedobrze, że jest zamknięte, bo z chęcią bym się tam dostał. Tutaj również zamknięte. Okej. Musiałbym coś tutaj jeszcze odblokować. W sensie gdzieś w jakiejś innej części stacji, aby się tam dostać. I wtedy mógłbym ulepszyć swój skafander. Ale pytanie, gdzie tu mogę to zrobić? Dobra. Jak już tu jestem, to troszkę sobie podreperuję stan powietrza. Okej. I lecimy dalej. Z drugiej strony, kurczę, szkoda, że... Mapy to tu nie ma. Czemu mi tak... Goddammit. Czemu mi tak obrócił? O, to coś jeszcze jest. Lata sobie karta. Także ją weźmy. Dobra. Mały przegląd sytuacji. Tam się nie dostanę na chwilę obecną, więc nie muszę tam iść. Najrozsądniej byłoby wrócić. Ale to by oznaczało, że troszkę drogi nadłożyłem. Że pójdę tędy i zobaczymy. No, otwieraj się. Pytanie, czy ja tędy nie przychodziłem? Bo teraz już tego nie wiem. A co tutaj będzie? O, tylko zanim tam pójdę, to by się przydało nadrobić zaległości.
Lecimy. No, przelatujmy. Warning. Exposed and active power nodes detected. Dobra, no chyba najrozsądniej. Tak myślę. Byłoby przedostać się gdzieś tam. Bo to jest tylko taka moja jedna myśl. Natomiast czy to wypali, to nie wiem. Na pewno częściej by tego skanu trzeba było używać. Troszkę do góry. Okej. Łatwo w tej stacji się generalnie pogubić. A pytanie, czy nie musiałbym teraz wrócić do tej głównej części stacji, czyli polecieć tam. A żeby tam polecieć, muszę zrobić to troszkę okrężną drogą. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. No i to może zaboleć. Tego wolałbym tego raczej nie dotykać. No właśnie. Okej. To troszkę zabolało. Tylko do trzech jednostek spadły mi poziom tlenu i troszkę ten skafander też mocno oberwał. No, już cię mam. Okej. Powinienem pewnie bardziej tą nawigację wykorzystywać, ale za bardzo nie wiem, jak to się odnaleźć w przestrzeni. Znowu? No dobra. Ostatnim razem się udało, to i teraz się uda. Zejdźmy troszkę w dół. I powinno się udać bez większych problemów. Dokładnie. I teraz lecimy w lewo. Ale okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. No i cóż. Trzymamy się. Na, trzymajcie się. Ciepło. I do usłyszenia, tylko niech cię zgarnę. No, łap. Okej. I do usłyszenia już niebawem w kolejnym. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.